To wydarzenie, o którym zaraz usłyszycie, na zawsze odmieniło losy i obdarowało popularnością tą małą warmińską wieś. Cudowne objawienia Najświętszej Maryi Panny w Getrzwałdzie 27 czerwca roku 1877 i następnych wywarły ogromne wrażenie na Warmię i na całą Polskę. Różaniec i inne nabożeństwa zakwitnęły, wiele tysięcy się tam wyspowiadało i szczerze nawróciło do Boga. Były to czasy walki kulturnej i ostrych prześladowań pod Moskalem. Potrzebna była pociecha dla pokutującego narodu. Tego samego roku ojciec święty Pius IX błogosławił wielkiej pielgrzymce polskiej w Rzymie, zachęcając do cierpliwości, stałości i odwagi. Wiele pociechy i odwagi dodały owego czasu prześladowanym katolikom objawienia getrzwałdzkie, więc podajemy tu krótko początek tych zdarzeń według urzędowych sprawozdań. Ksiądz biskup Filip Kremenc aprobował 21 listopada 1877 roku książeczkę o tych objawieniach takimi słowami, ponieważ przedłożona nam książeczka pod tytułem Objawienia Matki Boskiej w Getrzwałdzie nic w sobie nie zawiera, co by było przeciwnym wierze i obyczajom katolickim, a fakty w niej wypowiadane powzięte są z urzędowych dokumentów, które względem zajść tamtejszych od ordynariatu zostały zaciągnione i autorowi tego pisemka do użytku powierzone, przeto dajemy nasze imprimatur, z tym nadmienieniem, że to zezwolenie na druk ani wyroku kościelnego względem pochodzenia i charakteru rzeczonych zjawień w sobie nie zawiera, ani też nieuprzedzonemu i sumiennemu rozważaniu czytelnika w jakikolwiek sposób chce uszczerbek czynić. Proboszczem w Getrzwałdzie od roku 1869 do 1909 roku był pobożny ksiądz Augustyn Wejsel starszy. Dnia 27 czerwca 1877 roku egzaminował po obiedzie dzieci, które miały w następną niedzielę przystępować do pierwszej komunii świętej. Między nimi była nieśmiała i mniej utalentowana 13-letnia Justyna Szafryńska z Nowego Młyna, parafii getrzwałdzkiej. Kiedy wyszła po zdaniu egzaminu na drogę, spotkała swą matkę, która ją najpierw pytała, czy ją ksiądz przyjmie. Przyjmie. Odpowiada wesoło. Bom też mogła wszystko jak nigdy jeszcze. Ejlem też się mocno modliła do Najświętszej Panny, by mi dopomogła. Wtem zadzwoniono na anioł pański. Po zmówieniu modlitwy matka parła do domu, ale Justyna zwrócona twarzą do kościoła woła. Czekajcie no, matulku, aż łobacza, co to jest to białe tam na klonie? Matka się pyta, co wtedy widzi. Widzę coś, co wygląda jakby człowiek. Będę tak długo patrzeć, aż się gdzie podzieje. Drzewo całe jest jasne, może się pali, albo co. Matka niczego nie widziała i znowu nagliła do domu, bo już późno. Wtem nadchodzi ksiądz i pyta się Justyny, czy się cieszy z przyjęcia do pierwszej komunii na niedzielę. Ale Justyna, jakby nie słysząc tego, nie dała odpowiedzi, więc matka mu tłumaczy przyczynę. Ksiądz każe Justynie zbliżyć się do klonu oddalonego ze 200 kroków. Justyna, idąc ku drzewu, wskazała ręką na gałęzie klonu, gdzie widziała siedzącą na złotym, perłami wysadzonym tronie, piękną dziewicę, ubraną w bieli z długimi, jaśniejącymi włosami, które spadały na ramiona. Ksiądz kazał Justynie odmówić Zdrowaś Mario. Po tym pozdrowieniu stało się wszystko jeszcze jaśniejsze. Teraz przychodzi. Podaje Justyna. Dzieciątko nieba w białym, na piersiach złotem przetykane i w białym wianku na głowie. Teraz dzieciątko kłania się pannie, a teraz wstaje panna i idzie do nieba z dzieciątkiem, a u góry widać same niebo bez obłoków. Po chwili. Już wszystko znikło. Ksiądz i matka Justyny nic nie widzieli. Do matki mówiła Justyna. Widziałam mocno piękną pannę, a była żywa. Patrzała na mnie i na księdza, a taka była jasność, że nie mogłam patrzeć. Chciałam krzyczeć, nie mogłam, uciekać, nie byłam w stanie. Na drugi dzień powtórzyło się to zjawienie, aniołowie przynieśli jeszcze berło, koronę i jaśniejący krzyż. Zjawienie trwało, jak długo odmawiano różaniec pod klonem. Tego wieczora zgłosiła się 12-letnia Barbara Samulowska z Woryt do księdza Wejsła z nowiną, że i ona widziała Najświętszą Pannę, dziecię, aniołów, koronę, berło, krzyż, ale ksiądz ostrożnie ją odprawił. Objawienia powtórzyły się 29 i 30 czerwca. Ksiądz proboszcz Wejsel kazał tym dwóm dzieciom zapytać się w niedzielę, dnia 1 lipca, kim było to zjawienie, czego by żądało i czy chorzy mogą przychodzić.
Justyna, widząc Najświętszą Pannę tym razem sama wedle rozkazu księdza, pyta cudowną dziewicę, czego by żądała. Ja żądam, abyście codziennie odmawiali różaniec na drugie zapytanie, kto ty jesteś. Słyszała głośne słowa, jakby do całego ludu zgromadzonego, ja jestem Najświętsza Panna Maryja. Niepokalanie poczęta, wtedy zjawienie znikło. Barbara tym razem nic nie widziała, oprócz blasku na klonie, tak, że z płaczem wyznała matce, że nie ukazała się jej biało ubrana, jaśniejąca pani, za to nazajutrz dnia nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, wesoła, szczęśliwa powiadała matce, że ta biała pani pokazała się we śnie i na zapytanie, kim by była, mówiła. Ja jestem niepokalanie poczęta. Ksiądz proboszcz przy różańcu odosobnił obie, żeby się nie mogły widzieć, tym mniej porozumieć, mimo to zgadzały się ich odpowiedzi. Na zapytanie, jak długo trwać będą objawienia, dostały odpowiedź, ja tu będę jeszcze 2 miesiące, na pytanie, czy chorzy mają przybywać, słyszały słowo. Później. Co mają czynić chorzy, aby byli uzdrowieni? Mają odmawiać różaniec. Jeszcze 2 osoby miały dostąpić tego samego szczęścia. Elżbieta Bylitewska, starsza wdowa z Woryt i panna Katarzyna Wieczorek, 23-latka z Nowego Młyna. Pierwsza widziała 14 lipca Najświętszą Pannę w postaci stojącej z Dzieciątkiem Jezus, trzymającym w ręku złotą kulę z krzyżykiem. Oblicze Bogarodzicy było jaśniejące, a na głowie błyszczała korona. Prześliczna biała szata pokrywała całą postać. Prawa ręka była podniesiona jakby do błogosławieństwa. Druga, panna Katarzyna Wieczorek, widziała 15 lipca postać dziewicy w bieli na lekkim obłoku nad trzonem klonowym. Oblicze jej było jaśniejące, a z rąk ku ziemi spuszczonych wychodziły długie promienie. Objawienia ukazywały się niemal co dzień. W święto Matki Boskiej Anielskiej 2 sierpnia ukazała się Najświętsza Panna w niezwykłej światłości. 2 starsze osoby widziały koło niej mnóstwo aniołów. Gdy się ksiądz biskup o tych niezwykłych rzeczach dowiedział, zażądał od księdza proboszcza sprawozdania. Wskutek tego przysłano 23 i 30 sierpnia 1877 roku biskupią komisję, składającą się z kapłanów i lekarzy, która stwierdziła, że 4 wizjonerki są proste, skromne, nieco bojaźliwe, a prawdę miłujące osoby, które podczas widzenia nieczułe są na wszystko, co się wkoło nich dzieje, mając oczy zwrócone ku objawieniu. Ponadto zjawienie zmierza do poprawy i udoskonalenia wiernych, wzywa do modlitwy, poprawy życia i bojaźni Bożej, poleca odmawianie różańca, powstrzymanie się od gorzałki, parafianom pozbawionym wskutek walki kulturnej kapłanów, obieca przez modlitwę powrót kapłanów, oddanie Kościołowi zwycięstwa prawdy. Za umarłych żąda modlitwy i ofiary mszy świętej, a dzieci i poddanych nawołuje do posłuszeństwa. Krzywoprzysięzcom, pijakom i rozpustnym grozi karą, życie klasztorne zachwala. Komisja dalej wykazała, że wpływ objawień na lud był bardzo dobrym. Pielgrzymi prawie wszyscy przystępują do sakramentów świętych, porządek na cmentarzu, w kościele przy różańcu, we wsi wzorowy, że nawet policja zesłana wyznać musiała, iż nie ma co robić i zbyteczną jest w Getrzwałdzie. Stąd, pisze komisja do arcypasterza, powzięliśmy przekonanie, że objawienia w Getrzwałdzie mają rzeczywistą podstawę. To sprawozdanie komisji biskupiej niemało przyczyniło się do wzmocnienia u ludu wiary, że to, co się dzieje w Getrzwałdzie, pochodzi od Boga. Władza duchowna nie orzekła się o prawdziwości objawień getrzwałdzkich, więc ta kwestia była otwarta. Rozgłos o tych cudach sprowadził już w roku 1877 niezliczone zastępy ludności z wszystkich warstw, z bliska i z daleka od Getrzwałdu. Około 8 września roku 1877 sprzedano w Biesalu, gdzie znajdowała się najbliższa stacja kolejowa od miejsca objawień, na 40 tysięcy biletów, a ludu zgromadzonego w Getrzwałdzie w narodzenie Najświętsze Maryi Panny szacowano na 70 tysięcy. Równe 100 lat później, czyli 1977 roku, Kościół zatwierdził treść objawień jako autentyczną. Wkrótce minie 150 lat od objawień getrzwałdzkich, a mimo to nieprzerwanie przybywają tu liczni pielgrzymi przez cały rok. W ostatnich latach szacuje się, że getrzwałdzkie sanktuarium odwiedza około 1 milion turystów rocznie. Materiał powstał w oparciu o artykuł opublikowany w 26 numerze czasopisma religijnego Niedziela z 1927 roku.